Marcin Możżonek. Serbii? 3-0 z Serbią, łatwo, lekko i przyjemnie. Nie tak to miało być, ale wszyscy się cieszymy. Nie spodziewaliśmy się, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Jesteśmy tym miło zaskoczeni. Żart. Graliśmy dobrze, graliśmy przede wszystkim bardzo dobrze w serwisie. Serbowie mieli duże kłopoty z przyjęciem zagrywki, przez co nie mogli grać tak, jak chcieli. Za to my stawialiśmy dobry blok, mieliśmy świetną obronę, wyprowadziliśmy bardzo skuteczne kontrataki. W dzisiejszym meczu nie mieli szans. Marcin, zastanawialiśmy się jeszcze przed startem tych mistrzostw, czy granie z Serbią na Narodowym jest dobrym pomysłem, czy to nie za duże ryzyko. Okazało się, że sztab trenerskie osoby, które decydowały, no miały 100% racji. Serbowie byli kompletnie rozbici i ten nasz diabelski plan wypalił w 100%. Tak jak podkreślaliśmy wszyscy jeszcze na długo przed mistrzostwami, cieszyliśmy się z tego wyboru, że to będzie bardzo mocny przeciwnik, bo zyskało na tym tylko widowisko. Dzisiaj stało się tak, że wygraliśmy bardzo szybko, wydawało się, mogło, że łatwo. Nie zyskało. Widowisko sportowe może nie zyskało, ale wszystkie sprawy pozasportowe były chyba niesamowite. Ciarki były, jak wychodzili się przy tej grzawie? Ciarki przeszły nas po plecach zapewne, jak wszyscy odśpiewali hymn narodowy. Co to zwycięstwo oznacza dla biało-czerwonych? Że mamy 3 punkty, czy coś więcej? To oznacza, że mamy 3 punkty i coś więcej, a to więcej to coś w postaci przewagi psychologicznej i ułożenia sobie już miejsca w grupie. Powoli już można tak o tym myśleć. Mamy teraz dużo większy komfort przed kolejnymi spotkaniami. Co trzeba myśleć przed meczami z tymi drużynami, które są niżej notowane niż Serbia? Bo poszło lekko, łatwo, przyjemnie, to wasza zasługa, ale nie można zapominać o tym, że inne drużyny potrafią grać w siatkówkę i pewnie nie będzie już drugich takich dziwnych warunków jak tutaj na Narodowym, nietypowych. Owszem, już warunki, jakie tutaj panowały, nam aż tak nie pomogą, chociaż na każdej innej hali, na jakiej będziemy grali, to kibice przyjdą i też będą starali się zrobić piekło innym przeciwnikom. Ale fakt, że teraz musimy się skupiać na każdym kolejnym meczu i grać taktyką, wykonywać wszystkie założenia, jakie sobie nałożymy i skupiać się tylko i wyłącznie na tym, a nie myśleć, co będzie, jak wygramy, co będzie, jak przegramy, a co będzie, jak wyjdziemy z pierwszego miejsca w grupie, z drugiego, z trzeciego. Takie myślenie zostawiamy gdzieś daleko za nami. Trudno co będzie odpuścić w głowie po takim meczu, bo tutaj wszyscy, z racji na tą otoczkę meczu na Stadionie Narodowym, traktowali go może trochę, to był jedyny mecz w tym turnieju, a przed wami jeszcze długa droga. Przed nami zgadza się bardzo długa droga, to dopiero początek, jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się wygrać, ale my otoczką tego meczu nie interesowaliśmy się tak bardzo jak samym przeciwnikiem. Co, Marcin, myślisz, będzie głównymi nagłówkami w telewizjach, w gazetach po tym weekendzie? Sukces premiera Tuska czy sukces biało-czerwonych? Chyba to pierwsze, ale nie, tymi rzeczami, co będą pisać dziennikarze, nie będziemy się zajmować. Będziemy się zajmować tym, czym mamy, czyli graniem w siatkówkę. Co zrobicie w najbliższych godzinach po meczu, zanim pojedziecie do Wrocławia? Jest teraz czas, żeby chwilę poświętować. Ja nie chodzi mi o huczną imprezę, chodzi mi o to, żeby wreszcie trochę odpocząć, wyluzować się, bo już pierwszy dobry krok zrobiliście za wami. Jesteśmy w reżimie treningowym, w reżimie zgrupowania. Teraz są Mistrzostwa Świata, tutaj nie ma czasu na świętowanie niczego. Tutaj jest czas tylko i wyłącznie na przygotowanie się do kolejnego meczu. Jutro rano lecimy do Wrocławia, a po południu już mamy trening na siłowni. Jeszcze, jeśli mogę, zapytam tak teoretycznie, czy jeśli mielibyście wybór, chcielibyście rozegrać kilka spotkań na mistrzostwach na stadionie, czy jednak jedno wystarczy i wolicie wrócić do hali? Skoro sobie tak teoretyzujemy, to ja bym wykorzystał tę szansę, jeżeli by takowa była, i rozegrał tutaj kilka spotkań, bo po tym, co dzisiaj zobaczyliśmy, po tym, jak poczuliśmy, jak tu się gra, z chęcią byśmy do tego wrócili. Bywały takie mecze na hali, choćby w Katowicach, gdzie upał wam doskwierał. No dzisiaj na trybunach przynajmniej troszeczkę było zimno. Na boisku podobne odczucia? Na boisku było ciepło, było gorąco, co bardzo nam pomagało. Była temperatura dzisiaj odpowiednia, bo mieliśmy różne wahania podczas treningów. Raz było bardzo gorąco, jak musiał być dzisiaj rano, a przedwczoraj było bardzo zimno. Co było najtrudniejsze dzisiaj w tym meczu? Z technicznego punktu widzenia, techniczno-siatkarskiego, wystawa wysokiej piłki, wystawa na dłuższy ruch boiska,
im dalej piłka musiała lecieć, tym trudniej było ją kontrolować. Niestety specyfika dużego obiektu. No właśnie, Mariusz Blaszczyk mówił, że wiatr tak na treningu, wiatr tak hulał, że aż byliście w szoku, że piłka lata gdzie chce. Zgadza się. Dzisiaj organizatorzy stanęli na wysokości zadania i zminimalizowali wiatr do minimum, ale mimo wszystko ruchy powietrza się pojawiały. To już chyba jest uroda tak wielkiego obiektu. Dzięki.